Halo, halo, Szoko, co tutaj, co tu się stało? Siemano, mamy rano, tak? No co tam u ciebie słychać? Ja słyszałem, że ty tym elatusem chyba pryskasz, tak? U siebie. No tak, robię elatusem, już mamy doświadczenie z tym środkiem z tamtego roku, no bo no. Na naszym dużym gospodarstwie no, dużo testujemy środków, no i jak najbardziej ten środek jest no, do polecenia z mojej strony. Ostatnio bardzo często oglądamy twoje odcinki, ty właśnie tak zawsze sobie polecasz tą firmę Syngenta. Też zakupiliśmy sobie środek na grzyba Elatus Era. O, mamy tutaj. I co tam, musimy stosować to na jęczmień o zimę, co ty na to powiesz? No jak najbardziej, tak jak w zaleceniach zastosować dawkę, jak producent środka tam w etykiecie pokazuje, jest napisane, no i tam chyba jest dawkowanie chyba litr, tak? No, od 0,9 do chyba litra chyba, tak? No i ja jak najbardziej, jeszcze u was tam ostatnio popadało, także nie ma co się bać, śmiało można mieszać płyny, jechać w pole. U ciebie to tam popadało, u nas to kurde, ile to tam? 0,4? 4 litra na metr, no, ale to już wiadomo, zawsze trochę wody rośliny sobie pobrały i to będzie wszystko okej. No to dzięki za informację, ty też będziesz stosował, tak? Tak, no, nawet tutaj mamy elatusa już u siebie na stanie, bo my co drugi rok go stosujemy, także jak najbardiej ja go polecam, nie? Z mojej strony. No tak, nikt wbijają pod tym filmem 5000 polubień. Gdzie 5? 6! 6 jak nic, 6 to jest 5. Dobra, to 6000 polubień i wbijasz tak. Szoko do nas. I wbijam do Adriana i Marka. Dobra, i jakiegoś grilla się zrobi i przyjęła. No, nie ma sprawy. No dobra, to trzymaj się, Szoko, dzięki za informację, dzięki za tutaj doradzenie. Dobra, nie ma, nie my jedziemy pryskać. Śmiało możecie jechać w pole, chemia sprawdzona, także... Ale pierwszy trzeba się zapoznać z etykietą. Tak, no, oczywiście. No to dobra. Trzymajcie się. No, to trzymaj się, na razie. Hej. Jak słyszeliście, dzwonił do mnie Adrian z kanału Joker Farm. Pytali się chłopaki, czy stosowaliśmy oto ten środek już kiedyś, bo chcą zastosować go pierwszy raz. Ja jestem jak najbardziej na tak, bo w tamtym roku stosowaliśmy go i efekt był pożądany, tak jakbyśmy chcieli. Nie było presji chorób, rośliny były zdrowe, także ja go śmiało polecam. I jeżeli byście mieli jakiekolwiek wątpliwości, czy go stosować, czy nie, jak najbardziej możecie go stosować. Co do produktu, cena co do jakości jak najbardziej adekwatna. Także trzymajcie się i pozdrawiam was, Szoko 12. This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but a fight and shout and tears. We got to a point, I can't stand. I've headed to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can cry the pain away. We can find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Znajdujemy się na jęczmieniu ozimym. Tak, bluza kropa to chyba do jakiejś licytacji pójdzie, na woźb damy. Pryskamy te dwa. Zobaczcie, u nas tak sucho. Zobaczcie, jaka siano się zrobiło pod spodem. No, bo tam zredukowało. Ale pryskamy. Stosujemy drugi raz grzybówkę. Litr na hektar elatusa. No i ta... No bo to już będzie ostatni zabieg. No tak, bo jęczmień to niedługo. Jęczmień już kłosy wykształca. Elatus jest na rdze brunatną, plamistość siatkową, jakąś tam rysochtoniozę, ramulię jakąś, kurde, jakieś takie, że ja nawet nie widziałem ramulia, to jest takie... Dobra, to tam. No. Jęczmień jest ładny, na tę suszę on się jeszcze trzyma, bo go utrzymujemy ładnie. Dostaliśmy czapeczki u dystrybutora, jak kupowaliśmy elatusa. Mieli jeszcze parę czapeczek, dali nam, Adrianowi też mam. Tu na górze. Jak tam? Będzie z tego coś? Jedno, drugie, trzecie kolanko i tutaj jest już chyba kłos, tak? Czy jak? Nie, czwarte jeszcze. Czwarte, tak. Tu jest pierwsze kolanko. Tu jest na górze pierwsze, to już cztery kolanka ma. No i już teraz pod flagówkę i flagówkę wywala, więc jeszcze chwila i zaraz będzie kłoszenie. I jakiś powinien być tu kłos. A tu jesteś co? O. Coś z tego będzie? O. O kurde.
I coś tu z tego będzie. Ości więcej niż nasionek. No, ości więcej niż nasionek. Ty, jaki długi. No tak będzie wyglądał kłos. Ale to są co taki długi? Cztery rzędy. Zresztą takie długie nie były nigdy. No jak, będzie dłuższy jeszcze jak się zbuduje. Także dobrze wygląda. No ładnie. One też dobrze wygląda. No. Zabezpieczamy go drugi raz i to już jest ostatni raz. Ostatni raz, inwestycja. Jedziemy przed... na te dwa jedziemy po prostu jęczmień pierwszy, a żyto hybrydowe będziemy obserwować, bo idzie załamanie pogody, deszcze, coś tam i wtedy jak się tam grzyb pokaże, to będziemy wtedy też będziemy chronić wtedy też elatusa. Także jedziemy pierwszy. Na razie. Jest nieciekawie, co? No mapa pola, mapa pola. Susza pokazała mapę pola. Tam na początku ładnie wygląda, tu w środku jest lichy, niski. Jeżeli on się wykłosi, to ja pierdzielę. To będzie... No nieciekawy, no. Są mozaika jest i teraz się mozaika pokazała, gdzie wody brakuje. Ale tam nie ma co się przejmować. To co będzie, to będzie. Ważne, żeby Szoko do nas przyjechał i przywiezie może deszcz. Tak. Co? No jak przywiezie deszcz, no to dobrze. Będziesz zadowolony wtedy? Nie, no co. Na żniwa przyjedzie, to no, będzie. Tylko deszcz przywiezie, nic więcej? No coś tam przywiezie, ale wiadomo, nie wolno tutaj no mówić, co przywiezie. No, no jak to przywiezie, chęci, do pracy przyjadą chęci. No tak, tak. Zimno będzie, jak on przyjedzie. No. O, tutaj już trochę lepiej wygląda. Kurczę, teraz to widać dopiero niedobór wody, co się stało, tak? Ostatnim razem, co pryskaliśmy, to takiego czegoś nie było. Teraz dopiero pokazał jęczmień tę mozaikę na polu. Trudno.